Jeszcze raz witam Państwa serdecznie wszystkich na tym pikniku kulinarnym z pokazem kulinarnym z Karolem Okrasą i Natalią Paździor. W tym momencie kotleciki z karpia już dochodzą, także może kilka pytań do Pana Karola przede wszystkim. Tutaj myślę, że Państwo są bardzo ciekawi, skąd ta pasja przede wszystkim do gotowania, skąd się to wzięło? Słuchajcie, no... Musi pan wyżej trzymać. Milimetr. Pasja do gotowania wzięła się zupełnie przypadkiem. Ja muszę powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, że jakbym był taki mądry jak Natalia stojąca obok mnie i tak dużo wiedział o gotowaniu, pewnie by się potoczyło to szybciej. Ale ja zacząłem gotować zawodowo, czy też zorientowałem się, że może być to moja pasja, jak trafiłem do szkoły gastronomicznej, czyli stosunkowo późno. Dopiero wtedy zobaczyłem ten świat kulinarny od innej strony i zacząłem to robić z miłości, ale trzeba pamiętać, że poza pasją, poza miłością, poza telewizyjnym ekranem, gotowanie to jest ciężka fizyczna praca na kuchni. Dlatego szapoba dla wszystkich kucharzy, kucharek, które pracują, bo one też to kochają. Tylko że przy okazji kochania trzeba biegać w ciągu dnia mnóstwo kilometrów. Różnica temperatur pomiędzy zamrażarką dużą minus 25, a staniem przy płycie plus 45, no i tak kilkanaście razy dziennie. To jest przyjemne, jak się to lubi. Czyli musi być ta pasja, tak? No i myślę, że ta pasja tutaj też zapytam może Natalii, skąd u niej było to, skąd wzięła się to gotowanie w ogóle, skąd to się wzięło? No ja gotowałam od zawsze. Od piaskownicy. Ja nie układałam babek. Czyli już babki w piasku? Tak, i to było zawsze, musiało być coś związane z kuchnią, zawsze te babki, zawsze później przeszłam dalej, miałam plastikową kuchenkę, zabierałam mamie przyprawy z kuchni i z piaskiem je mieszałam. No i w końcu wkroczyłam do kuchni, zaczęłam, no muszę się niestety przyznać, że zaczęłam od rzeczy takich gotowców, rzeczy z proszku, jakieś babeczki, no ale od czegoś trzeba zacząć. No i tak się rozwijałam, no i w wieku 7 lat przyrządziłam jedną z moich pierwszych potraw, czyli pieczoną kaczkę faszerowaną jabłkami z majerankiem. Gorące brawa, szanowni Państwo, jeszcze raz. Jeszcze raz jesteśmy na pokazie kulinarnym Karola Okrasy, a ja jeszcze zapytam Pana Karola i tutaj pytanie będzie być może podchwytliwe, bo wyczytał, udało się uruchomić. Niech Pan przyciszy troszkę, to proszę. Pytanie może podchwytliwe, właściwie to dwa. Proszę. Pierwsze na temat tego szczupłego kucharza. W dzieciństwie jadłem kanapki. A tak, znaczy, to jest, słuchajcie, no ale ja zawsze mówię, że jak, zanim się stałem kucharzem, to byłem zupełnie normalnym dzieckiem. Normalnym dzieckiem, to znaczy, jak Natalia mówi mi, że gotowała właśnie od zawsze w piaskownicy, to ja kompletnie nie. Ona jest wybitna. Ja byłem takim pospolitym, powszechnym chłopakiem, który chciał być piłkarzem, piosenkarzem. No właśnie, piłkarzem nawet chciałem być pomimo. Jakbym wiedział, co się będzie działo, to nie wiem. Ale nie wracajmy do tego. Natomiast to było tak, że jadłem rzeczywiście kanapki z połowy bochenka chleba. Jak wracałem ze szkoły, kroiłem chleb na cztery, czyli najpierw na pół w poprzek, później w płaszczyźnie poziomej. Faszerowałem go tam tym, co było w lodówce, sałatą, wędliną, na grubo naprawdę. Ciężko było to ugryźć, ale to musiało mi wystarczyć do kilku godzin później biegania po boisku, no bo wybiegaliśmy po szkole i graliśmy w piłkę, więc wydaje mi się to być zupełnie normalne dla nas wszystkich wtedy. To było zupełnie normalne. Tak, oczywiście, ale stąd ten szczupły kucharz. Ja to jadłem. Ale myślę, że bardziej wracam dzisiaj do smaków dzieciństwa pod kątem tego, co zapamiętałem przypadkiem zupełnie, mieszkając u babci na wsi, czy też robiąc, nie wiem, ja się wychowałem w PGR-ze, więc w PGR-ze się chowało świnkę, później się ją zabijało, a później przerabiało. I to robił wszystko mój tato. Mama parzyła kiełbasy, one wisiały w małym mieszkaniu pomiędzy dwoma krzesłami, taki pałączek. Więc i te aromaty, te zapachy, te smaki, to pamiętam i do tego wracam i być może stąd się wzięła też taka miłość do bardziej nawet tworzenia smaków, aniżeli samej formy dania. I to właśnie też przyświeca temu piknikowi kulinarnemu w Busku-Zdroju, właśnie ta lokalność, czyli te smaki, które Państwo być może pamiętają z dzieciństwa, które już gdzieś tam zostały troszkę zapomniane, także jeszcze raz przypomnę, miody, pasieka, kameduły, oleje z olejarni Zagłoba tutaj z nami,
gospodarstwo rybackie Budykotki, gospodarstwo mleczarskie Łukasików, także to wszystko, co Ponidzie i Busko-Zdrój ma najlepsze. Także zapraszam serdecznie i wszystkich, którzy tutaj są. Patelnia mi się pali. Cała. Muszę pan kończyć. Mogę już? Tak, proszę bardzo. Wracamy do gotowania. Doskonały aromat. Więc karp dzisiaj, ale wszystkie te pachnące ryby. Pika ma cudowny aromat i żurawina, może bez moreny. Też troszkę wpadnie tam. Czyli tak naprawdę dodajemy te same klimaty, które były tam. Składniki, ale on za każdym razem może wam inaczej wyjść. Temperatura tego otoczenia, szybkość parowania, to ma znaczenie i sos trzeba tak naprawdę...